Elo, elo. Cześć. Ostatnie przypominajki dotyczące zawodów. Przypominam, 18 lutego za 9 dni mamy zawody w Teresinie. Wszelkie informacje dojazdowe znajdziecie na stronie wydarzenia w opisie. Tego filmu będzie link. Mam trzy komunikaty. Pierwsze, mamy zamknięty panel sędziowski. Judyta, przewodniczący, Darek, Paulina, Matylda, Marek. Wszystkich znajdziecie na stronie sychowicz.eu. W linku się przejdziecie na tą stronę, zobaczycie sobie, możecie poczytać. Jest podstrona z sędziami polskiego armwrestlingu. Jak chcecie, jesteście sędziami i chcecie się dodać do tej listy, to wyślijcie mi swój opis i swoje zdjęcie takie przy ścianie, tak jak widzicie, te, które tam są dodane. Na białej ścianie musi być, bo będzie wycinana taka sylwetka. Dla osób, które nie wiedzą, jest to bardzo, bardzo utytułowany skład sędziowski. Bardzo. To są ludzie, którzy niejednokrotnie sędziowali walki w najwyższej randze sportowej, jeżeli chodzi o ten właśnie sport, czy armwrestling. Tym bardziej warto przyjechać i ich zobaczyć, i zobaczyć, jak pracują, i zostać posędziowanym przez takiego sędziego, sędzinę. W tym miejscu zapraszam jeszcze na kanał Judyty, Okiem Sędziego bodajże się nazywa. Link oczywiście w opisie, ale też na stronie, w takim tym kółeczku, gdzie jest logotyp YouTube'a, to możecie przejść do jej kanału. Oczywiście posubskrybujcie, bo prawdopodobnie będzie coś tam pewnie jeszcze dodawała, więc warto mieć taką przypominajkę gdzieś tam włączoną. Dwa. Druga sprawa to jest debiutanci. Debiutanci, ponieważ pochrzeniły mi się obliczenia, jeżeli chodzi o kategorie. Mam trzy medale i zrobimy dodatkową kategorię debiutant, czyli dla osoby, która nigdy nie startowała nigdzie. Będziemy to selekcjonować przy, jak to się mówi, na bramce będziemy sprawdzać, w jakich butach przyszliście. Jak będą dobre buty, to będziecie startować w debiutantach jako pierwszy raz startujący. Warsztaty mogą być, jeżeli się zbierze minimum 5 osób, napiszcie w komentarzu, że jesteście chętni, dodam was do grupy na Facebooku, tam ustalimy jedno szybkie spotkanie, prawdopodobnie w poniedziałek albo we wtorek na jakiejś siłowni, ale to pewnie dla osób, które są raczej z tej okolicy, to będziemy to robić. Nikt nie wejdzie, nikt się nie przebierze, nikt nie będzie w stanie nas oszukać, to na pewno. Więc jeżeli Boguś zapuści włosy i przyjdzie, powie, że nigdy nie startował, to my wiemy, że startował. Wszystko wiemy. Ostatnia rzecz. Street Girl Championship Teresin 2023. Regulamin i zarazem do zawodów też armwrestlingowych. Regulaminy będą w przyszłym tygodniu, poniedziałek, wtorek. Tak, nie dam rady tego zrobić wcześniej, jestem już wykończony i to nie tą organizacją, bo to jest przyjemne, no, jest po prostu dużo rzeczy się nakłada, jestem obładowany pracą. Tyle. Dzięki za to, że wytrzymaliście tyle moich nudnych przypominań, komunikatów i tego typu zdarzeń mówionych, pisanych i tak dalej. Liczę na was, że będziecie na zawodach. Będzie jeszcze komunikat jedyny, a będę umawiał ludzi, którzy po prostu będą. Będzie goście specjalnie tajemniczy. Może was to zainteresuje. Widzimy się, trzymajcie się. Do zobaczenia.